Witamy Was bardzo serdecznie. 25 marca to Światowy Dzień Czytania Tolkiena i chciałybyśmy Was serdecznie zaprosić na fragment książki pod tytułem Hobbit, tego właśnie autora, oczywiście czytany z podziałem na role. Zaczynamy! Na przeszpiegi. Przez długi czas krasnoludy stały w ciemności obok drzwi, naradzając się cicho. W końcu Thorin przemówił. Nadeszła pora, aby nasz drogi pan Baggins, który podczas długiej podróży okazał się cennym towarzyszem, o odwadze i pomysłowości przerastających jego drobną postać, a także, jeśli wolno zauważyć, obdarzonym porcją szczęścia, która mogłaby wystarczyć wielu, teraz, powiadam, nadeszła pora, by pan Baggins wykonał zadanie przeznaczone mu od chwili, gdy dołączył do naszej kompanii i tym samym zasłużył na swą część nagrody. Jeśli chcesz rzec, że to ja powinienem pierwszy zbadać tajemne przejście o Thorinie, synu Traina, zwany Dębową Tarczą, niech twoja broda rośnie długa i gęsta. Powiedz tak od razu i skończ z tym. Mógłbym odmówić. Dwukrotnie uratowałem was z opresji, co nie było przewidziane w początkowej umowie. Toteż sądzę, że już zarobiłem na swoją nagrodę. Lecz, jak mawiał mój ojciec, do trzech razy sztuka. Toteż chyba przyjmę twoją propozycję. Może zacząłem ufać memu szczęściu bardziej niż kiedyś. W każdym razie chyba wybiorę się tam i rozejrzę. Im szybciej, tym lepiej. Kto chce iść ze mną? Nie spodziewał się tłumów ochotników, to też nie doznał zawodu. Fili i Kili odwrócili wzrok, przestępując z nogi na nogę. Inni nawet nie starali się udawać, że chcą mu pomóc, z wyjątkiem starego Balina. Ich zwiadowcy, który bardzo polubił Hobbita, oznajmił, że wejdzie z nim do środka i może będzie mu towarzyszył jeszcze kawałek, by w razie potrzeby wezwać pomoc. No to wpadłeś na całego, Bilbo Bagginsie. Trzeba było tamtego wieczoru podczas przyjęcia nie mleć niepotrzebnie jęzorem. Teraz musisz zacisnąć zęby i zapłacić za to. Do licha. Jakimże głupcem byłem. I wciąż jestem. Po cóż mi jakieś skarby strzeżone przez smoka? Mógłbym to zostać na zawsze, gdybym tylko obudził się i odkrył, że ten okropny tunel to naprawdę korytarz w moim własnym domu. Oczywiście nie obudził się, lecz wędrował coraz dalej i dalej. Zarys drzwi za jego plecami już dawno zniknął w ciemnościach. Hobbit był sam. Wkrótce zaczęło mu się robić ciepło. Czy tam z przodu nie widać jakiegoś światła? Pomyślał. Rzeczywiście, w miarę jak szedł dalej, jasna plamka rosła, aż wreszcie nie miał już żadnych wątpliwości. Widział przed sobą czerwone światło, które stawało się coraz czerwieńsze, do tego w tunelu zrobiło się okropnie gorąco. Wokół Hobbita przepływały smuszki pary i Bilbo zaczął się pocić. Wkrótce jego uszu dobiegł dźwięk, cichy bulgot, niczym odgłos wydawany przez wrzącą w czajniku wodę, połączony z pomrukiem jakby olbrzymiego kota. Po chwili dźwięków przerodził się w trudne do pomylenia z czymkolwiek innym pochrapywanie jakiegoś wielkiego zwierzęcia. Gdzieś daleko przed nim, skąd bił czerwony blask. Po krótkim postoju ruszył naprzód. Wyobraźcie sobie tę scenę. Oto kończący tunel otwór tej samej wielkości i kształtu jak drzwi w zboczu góry. Mała główka Hobbita wysuwa się z niego. Przed nim w dole rozciąga się ogromna sala. Najniższy z pradawnych krasnoludzkich lochów u samych korzeni góry. W półmroku nie da się oszacować jej ogromnych rozmiarów. Lecz niedaleko wejścia od kamiennej podłogi bije łuna. To świeci smaug. Leżał tam olbrzymi, złocisto-czerwony smok, pogrążony w głębokim śnie. Z jego paszczy dobywał się grzmiący pomruk, z nozdrzy uchodziły smuszki dymu. Lecz podczas snu ogień smoczy ledwo się tlił. Pod brzuchem gada, pod jego nogami i wielkim zwiniętym ogonem, a także wszędzie wokół rozsypane były niezliczone kosztowności. Złoto, obrobione i surowe, klejnoty i drogie kamienie oraz srebro, połyskujące w smoczym blasku krwistą czerwienią. Złożywszy skrzydła niczym gigantyczny nietoperz, smaug leżał nieco na boku, toteż Hobbit dostrzegł jego pierś i brzuch, do którego po długim leżeniu na łożu ze skarbów przywarły klejnoty i kawałki złotego kruszcu.
Patrzył tak długo, aż wreszcie niemal wbrew woli wysunął się z cienia u wylotu tunelu i przekradł do najbliższego stosu. Ponad nim wznosiło się cielsko potwora, śmiertelnie groźnego nawet we śnie. Hobbit chwycił wielki dwuręczny puchar, tak duży, że ledwie mógł go unieść, i zerknął trwożnie na gada. Smaug poruszył lekko skrzydłem i wyprostował szponiastą łapę. Jego grzmiące chrapanie zabrzmiało nieco inaczej. I wtedy Bilbo uciekł, jednak smok nie obudził się. Jeszcze nie. Balin uradował się niezmiernie na widok hobbita, a jego zdumienie niemal dorównywało radości. Porwał Bilba i wyniósł go na dwór. Minęła już północ, gwiazdy skryły się za chmurami, ale Bilbo leżał z zamkniętymi oczami, dysząc i napawając się powiewem świeżego powietrza na twarzy. Krasnoludy wciąż podawały sobie puchar z rąk do rąk i z radością opowiadały o odzyskaniu skarbu, gdy nagle we wnętrzu góry rozległ się ogłuszający hałas, jakby stary wulkan obudził się do życia. Choć drzwi za ich plecami były tylko lekko uchylone i zabezpieczone kamieniem przed zamknięciem, z głębi tunelu dobiegło straszliwe echo ryków i ciężkiego tupania pazurzastych łap, od którego drżała skała pod ich stopami. Krasnoludy zapomniały o swojej radości i zadufanych przechwałkach wypowiadających jeszcze chwilę wcześniej i skuliły się przerażone. Smoki może i nie korzystają ze swych bogactw, ale znają je co do miedziaka. Zwłaszcza, gdy skarby od dawna są w ich posiadaniu. Smaug nie stanowił tu wyjątku. Jego niespokojny sen przeszedł w drzemkę, z której po chwili gad się przebudził, natychmiast poczuł obcą woń w powietrzu. Poruszył się i wyciągnął szyję węsząc. I wtedy odkrył, że brakuje mu pucharu. Złodzieje! Gwałtu! Rety! Coś takiego nie wydarzyło się od czasu, gdy wylądował na górze. Z pyska Smauga trysnął ogień, w sali zakłębił się dym. Wściekłość smoka wstrząsnęła posadami góry. Gad na próżno usiłował sięgnąć do niewielkiego otworu. Wreszcie zerwawszy się z rykiem przypominającym odgłos podziemnego grzmotu, wypadł ze swojej jamy przez wielkie drzwi i popędził rozległymi korytarzami górskiego pałacu w stronę frontowej bramy. Zginęliby niechybnie, gdyby nie Bilbo. Tak, znów on. Szybko, szybko! Drzwi do tunelu! Tu nie można zostać. Mieli zaledwie tyle czasu, by uciec w głąb tunelu, ciągnąc za sobą bagaże, gdy z północy nadleciał z hukiem smaug. Jego wielkie skrzydła biły powietrze, płomienie tryskały z pyska, dosięgając zbocza góry. Gorący, smoczy oddech spopielił trawę przed drzwiami. Wdarł się do środka i przypiekł ukrytych w tunelu wędrowców. Przez moment wokół nich zamigotały ogniki, zatańczyły czarne skalne cienie, potem znów zapadła ciemność. Przez całą noc ich uszu dochodziło to zbliżający się, to oddalający ryk lecącego smoka, zataczającego kręgi wokół góry. Z obecności kucyków i śladów obozowiska smaug odgadł, iż ludzie z nad rzeki i jeziora zjawili się u stóp góry i wdrapali na jej zbocze od strony doliny, w której pasły się kuce. Jednakże nawet jego bystre oczy nie dostrzegły sekretnych drzwi, a maleńka skalna nisza ochroniła je przed najgorszymi płomieniami. Smok długo kołował nad górą, na próżno szukając złodziei, aż wreszcie ranny chłód ostudził jego gniew. Wtedy gad powrócił na swe złote leże, by znów zasnąć i zebrać nowe siły. Nie zamierzał zapomnieć o kradzieży ani jej darować, nawet za 1000 lat. Kiedy on zmieni się w dymiący kamień, mógł sobie pozwolić na to, by zaczekać. Powoli, cicho wpełzł do swojej jamy i przymknął oczy. Z nastaniem poranka przerażenie krasnoludów zaczęło wolno ustępować. Uświadomiły sobie, że kiedy ma się do czynienia z takim strażnikiem, podobne niebezpieczeństwa są nieuniknione. W żadnym też razie nie miały zamiaru rezygnować. Długo naradzali się, co począć, nie potrafili jednak wymyślić żadnego sposobu na pozbycie się smauga. Potem zaś,
jak to zwykle bywa z tymi, którzy znajdują się w sytuacji bez wyjścia, zaczęli narzekać, obwiniając Bilba o to, co z początku bardzo ich ucieszyło, że przynosząc puchar obudził gniew Smauga. A co innego miałby zrobić złodziej? Spytał ze złością Bilbo. Nie wynajęliście mnie do zabicia smoka. To robota dla wojownika. Miałem jedynie ukraść skarb. Starałem się jak mogłem. Spodziewaliście się, że przybiegnę do was z całym skarbcem Thora na plecach? Jeśli ktoś ma tu narzekać, to chyba raczej ja. Powinniście sprowadzić nie jednego złodzieja, ale 500. Z pewnością dobrze to świadczy o waszym dziadku. Nie zaprzeczycie chyba jednak, że nie opisaliście mi jasno rozmiarów jego bogactwa. Potrzebowałbym 100 lat, aby wynieść wszystko, nawet gdybym był 50 razy silniejszy niż jestem, a Smaug łagodny jak król. Słysząc to, krasnoludy natychmiast go przeprosiły. Co zatem proponuje pan Baggins? Spytał Thorin. W tej chwili nie mam pojęcia, jeśli mówisz o zabraniu stąd skarbu. Możemy jedynie liczyć na to, iż dopiszę nam szczęście i jakoś pozbędziemy się Smauga. Usuwanie smoków to nie moja specjalność, ale przyrzekam, że o tym pomyślę. Osobiście nie mam żadnej nadziei i chciałbym tylko bezpiecznie wrócić do domu. Na razie zapomnijmy o domu. Co mamy robić w tej chwili? Cóż, jeśli naprawdę pragniecie mojej rady, powiedziałbym, że jedynym wyjściem jest zostać tu, gdzie jesteśmy. Za dnia bez wątpienia zdołamy bezpiecznie wykraść się na dwór i odetchnąć świeżym powietrzem. Może niedługo kilku z nas będzie mogło odwiedzić namiot nad rzeką, by uzupełnić nasze zapasy. Tymczasem jednak wszyscy powinniśmy się schronić głęboko w tunelu. Coś wam zaproponuję. Mam pierścień, więc jeszcze dziś w południe, jeśli Smaug uci na sobie drzemkę, to chyba właśnie w tym czasie, zakradnę się do środka i sprawdzę, co porabia. Może uda mi się coś odkryć. Każdy gad ma swój czuły punkt, jak powiadał mój ojciec, choć jestem pewien, że nie mówił tego z osobistego doświadczenia. Kiedy wyruszał, słońce świeciło na niebie. W tunelu jednak panował głęboki mrok. Bilbo poruszał się cicho jak dym, unoszony łagodnym powiewem wiatru. I zbliżając się do dolnego wylotu tunelu, był coraz bardziej dumny z siebie. W otworze jarzyło się słabiutkie światło. Stary Smaug zmęczył się i śpi, pomyślał Hobbit. Nie może mnie zobaczyć i z pewnością mnie usłyszy. Głowa do góry, Bilbo. Zapomniał, a może nigdy nie słyszał o wspaniałym węchu smoków. Gady te umieją też sypiać z jednym okiem półprzymkniętym, jeśli coś wzbudzi ich niepokój. Gad jedynie udawał, że śpi. Obserwował wylot tunelu. Bilbo cofnął się pospiesznie, w duchu błogosławiąc pierścień. Wówczas Smaug przemówił. No, złodzieju, czuję w powietrzu twój zapach. Słyszę twój oddech. Chodź tu. Weź sobie coś jeszcze z moich skarbów. Mam ich całe mnóstwo. Nie, dziękuję, o Smaugu wspaniały. Nie przybywam po prezenty. Chciałem jedynie rzucić na ciebie okiem i przekonać się, czy rzeczywiście jesteś tak wielki, jak głoszą opowieści. Przyznaję, że im nie wierzyłem. A teraz wierzysz? Zaprawdę pieśni i legendy nie dorównują rzeczywistości o Smaugu. Największa i najgroźniejsza z plag tego świata. Dobre masz maniery, jak na kłamcę i złodzieja. Najwyraźniej znasz moje imię. Ja jednak nie pamiętam, bym już kiedyś poczuł twój zapach. Kim jesteś i skąd przybywasz, jeśli mogę spytać? Ależ możesz, możesz. Przybywam spod wzgórza, a moja droga wiodła nad i pod górami, także w powietrzu. Jestem tym, który chodzi po świecie niewidzialny. W to skłonny byłbym uwierzyć. Jednak z pewnością nie tak brzmi twoje imię. Rozwiązuję zagadki i przecinam sieci. Jestem małą muchą o ostrym żądle. Wybrano mnie ze względu na szczęśliwą liczbę. Piękne tytuły. Jednakże szczęśliwe liczby nie zawsze przynoszą szczęście. Jestem tym, który grzebie swych przyjaciół żywcem, topi ich i dobywa z żywych z wody. Przybywam z nory, ale nikomu nie udało się mnie w norze uwięzić. To już trudniejsze do przełknięcia. Bywam w gościnie u orłów i przyjaźnię się z niedźwiedziami. Jestem zdobywcą pierścienia i dzieckiem szczęścia, a także jeźdźcem na beczułce. Teraz lepiej. Nie dawaj się jednak ponieść fantazji.
Tak, oczywiście, należy rozmawiać ze smokami. Jeśli nie chce się ujawnić prawdziwego imienia, jednocześnie nie obrażając ich otwartą odmową. Żaden smok nie może się oprzeć wyzwaniu, jakie stanowią dlań zagadki i będzie tracił czas, próbując je rozwiązać. Smaug nie zrozumiał zbyt wiele ze słów Hobbita, jednakże uważał, że pojął dosyć i w duchu śmiał się złośliwie. Tak też pomyślałem wczoraj wieczorem. Jeśli to nie kolejna paskudna sprawka nieszczęsnych handlarzy beczek, ludzi z nad jeziora, to jestem jaszczurką. Wieki całe nie odwiedzałem tamtych stron, ale wkrótce to się zmieni. Doskonale. Mój jeźdźce, jeźdźce na beczułce. Może beczułką wabił się twój kucyk, a może nie? Choć był dość tłusty. Możliwe, że wędrujesz niewidzialny, ale całej drogi nie przebyłeś pieszo. Wczoraj wieczorem zjadłem 6 kucyków, a wkrótce złapię i pożrę pozostałe. W zamian za pyszny posiłek mogę ci udzielić dobrej rady. Nie zadawaj się z krasnoludami, jeśli tylko możesz tego uniknąć. Mam nadzieję, że uczciwie zapłacili ci za ten puchar, który ukradłeś zeszłego wieczoru. No powiedz, dużo dostałeś? Nic. Tak, to do nich podobne. Przypuszczam też, że czają się gdzieś na zewnątrz, a ty masz narażać się na niebezpieczeństwo i wykraść stąd dla nich wszystko, co zdołasz, gdy nie będę patrzył. I pewno dostaniesz udział w zyskach. Nie wierz w to. Dobrze będzie, jeśli wyjdziesz z tego z życiem. O ile dopiszę ci szczęście. Zawsze słyszałem, że smoki mają miękki brzuch, zwłaszcza w okolicy piersi. Ty jednak z pewnością potrafiłeś zaradzić i temu. Twoje wiadomości są przestarzałe. Zarówno grzbiet mój, jak i brzuch chronią żelazne łuki i twarde klejnoty. Żadne ostrze ich nie przebije. Mogłem się tego spodziewać. Nigdzie na świecie nie da się znaleźć smoka, który by dorównał panu Smaugowi. O zbroi nie do przebicia. Cóż to za wspaniała rzecz, taka kamizelka z pięknych diamentów. Istotnie, cudowna i niespotykana. Spójrz. I co na to powiesz? Niewiarygodnie przewspaniała, doskonała, idealna, zapierająca dech w piersiach. Wykrzykiwał głośno Bilbo. W duchu jednak powtarzał: stary głupcze, na lewej piersi masz w niej dużą dziurę, odsłaniającą ciało, nagi jak u ślimaka. Po tym, co zobaczył, pan Baggins myślał już jedynie o odejściu. Cóż, nie będę dłużej zatrzymywał waszej wspaniałości i pozbawiał jej koniecznego wypoczynku. Niełatwo złapać kucę, zwłaszcza spłoszone, podobnie zresztą jak i złodziei. Dodał na pożegnanie i zawróciwszy, czmychnął w głąb ciemnego korytarza. Moi kochani, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak skończyła się przygoda ze smokiem i wiele, wiele, wiele innych przygód, zapraszamy was serdecznie do naszej biblioteki, żeby pożyczyć właśnie Hobbita. Jest to rewelacyjna lektura dla dorosłych i dla dzieci. Serdecznie zapraszamy, a my się z wami żegnamy i dziękujemy. Trzymajcie się, pa! Cześć! Pa.